dzisiejszym spotkaniu. Proszę o podsumowanie meczu gości i pani rzeczy. Gratulacje wygranego meczu. No cóż mam powiedzieć, mamy lekkie zawirowanie, co za tym idzie momentalne, no straszne wahania formy i zupełnie troszeczkę musimy w tej chwili po odejściu przyjściu nowych zawodników pozmienić pozmieniać cały styl gry troszeczkę na inny, no aczkolwiek pomijając to, patrząc na punkty z szybkiego ataku, no 24, znaczy z pełnym szacunkiem, bardzo dobry mecz. W dobrej formie jest zespół teraz. Gratulacje jeszcze raz za puchar, naprawdę. Wiedzieliśmy, z kim będziemy grać, ale no 24-0 to była taka troszkę to niepokojna. I sobie chyba oddałem fanbrak. Jeszcze raz gratulacje. No co, my musimy, wiemy z kim my mamy grać, z kim my mamy wygrywać. Musimy się zgrać, nowa zawodniczka jest w zespole. Tak jak mówię, no, troszkę nam będzie brakować tej szybkości w tej chwili, ale będziemy coś ustawiać. Zasłużona wygrana, spokojna, z głową. Super było oglądać. Jakby się nie zdenerwowała moja przegrana, to naprawdę bardzo ładnie zagrałem. Tak, jeszcze raz gratulacje. Dziękuję. I think that we didn't come out with enough physicality as we should have. Ortega played a really aggressive game and we just didn't have the intensity to match, so it showed at the end of the game. Cieszymy się ze zwycięstwa, ponieważ liga jest bardzo wyrównana i wyniki dowodzą, że nie można przysnąć na boisku, bo może to kosztować utratę punktów, więc cieszy wysokie zwycięstwo. Cieszy mnie to, że po tak dobrym występie na Pucharze myślę, że szybko żeśmy skończyli celebrowanie i dzisiaj graliśmy w swoim stylu agresywną obronę. Oczywiście nie uniknęliśmy pewnych błędów, ale generalnie, tak jak ten podkreślał, tutaj zdecydowana dominacja, jeżeli chodzi o punkty z szybkiego ataku. Ten Easy Basket żeśmy wygrali, deskę żeśmy wygrali, co jest naszą bolączką generalnie, ale dużo pracujemy nad tym elementem. Wygraliśmy 32-28, to nas cieszy, to znaczy, że te środki, które stosujemy w tej chwili treningowe, powodują, że mimo, że nie mamy typowych rebounderów w drużynie, poprawiamy znacząco ten element. Myślę, że wszystko na ten temat. To jeszcze może godne podkreślenia są zdobycze punktowe poszczególnych zawodniczek 8, 10, 15, 13, 12, 8, 14. Myślę, że dzielenie się piłką 27 asyst w tym spotkaniu to najlepiej świadczy o tym, że Artego lubi zespołową grę. Dziękuję. Cieszę się z tego zwycięstwa. Dokładamy, kolekcjonujemy i idziemy do przodu. Po trzech ostatnich tygodniach, tak jak trener powiedział, że ta koncentracja mogła się rozmyć, ale wyszłyśmy dobrze skoncentrowane od początku do końca. Mimo że te trójki wpadały z przeciwnej strony, to gdzieś cały czas na tablicy było 17, 15, 19, 20, więc wydawało się, że gonią, ale oddawałyśmy również szybkie punkty. Super nasza skuteczność. Myślę, że tych zbiórek byłoby więcej, gdyby nie ta nasza ekstra skuteczność. Tak naprawdę to nie było zbytnio co zbierać. Ale co najbardziej mnie cieszy, że to dzisiejsza atmosfera po prostu gra się wyśmienicie na tej hali. To, co zgotowali kibice, to jest coś pięknego. To jest, tak jak napisałam, gdzieś tam esencja koszykówki na boisku, bycie z zespołem, ale bycie też z kibicami w jednym miejscu. To jest to, co zawodnik uwielbia, to jest to, po co my pracujemy w ciszy, w spokoju i kiedy jest ten dzień do grania, ten mecz, to jest naprawdę fajnie, jak jest gęsto, głośno i to dzisiaj było, za co bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania?